Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu. My jesteśmy właśnie w mieście Kruje, które, uwaga, były kiedyś stolicą Albanii do 1920 roku. A teraz właśnie zmierzamy do Starego Miasta. Tam jest zamek, już widać na górze. Busa zostawiliśmy na kempingu, jakieś niecałe 2,5 km stąd, więc idziemy z buta. Monte przeszła 1,5 km, ale że niestety tutaj trzeba iść cały czas pod górę, to odmówiła posłuszeństwa, zapierała się rękami i nogami i trzeba było ją wsadzić do plecaka. Ale nie protestowała. No nie, w ogóle. Jak tylko położyliśmy plecak na asfalcie, to już tam była. Ona już wiedziała, na to czekała. Słuchajcie, my już tutaj dyszymy, bo tutaj cały czas trzeba iść pod górę, cały czas. I to nie było takie małe górki, tylko... No naprawdę. Na szlaku. Jak w górach. Czerwonym. W sumie to jesteśmy w górach, u podnóży. To miasto już jest w górach. O, patrzcie. Tam jest widok. Ale plus jest taki, że wieje fajny wiaterek i słońce co chwilę zachodzi, więc nie jest najgorzej. Chyba jesteśmy pierwszy raz w takim mieście, które jest aż tak blisko, a nawet powiedziałabym, że właśnie jest na górach wybudowane. I tam, nie wiem czy teraz zobaczę to przez kamerę, o tam jest właśnie półwysep Rodonit, na którym wczoraj byliśmy. Także tutaj macie panoramę, tak to wygląda. Jedyne co, to słuchajcie, te dwa budynki, które tutaj wybudowali, gigantyczne, one rzucają się w oczy już z kilku czy kilkunastu kilometrów. No i nie wygląda to zbyt dobrze. Co one się... Dobra, słuchajcie, nie wiadomo skąd nagle słyszymy jakieś odgłosy, a z góry zbiegły owce. Spoko. Dobra, wchodzimy na teren zamku. Wow, patrzcie na te góry. Cudownie to wygląda. Powiem Wam jedno. Ci królowie kiedyś wiedzieli, jakie miejsca do zamieszkania wybrać. Patrzcie na ten widok. Tu chyba kiedyś było okno albo jakiś balkon. I jakaś królowa Albanii wychodziła sobie tutaj i podziwiała te piękne góry. No, bajecznie jest. Nasze przypuszczenia są takie, że tam jest Tirana, gdzie jedziemy jutro znowuż, żeby pozałatwiać kilka rzeczy. Wiecie, co jest ciekawe, że tutaj na terenie tego kompleksu zabytkowego chyba są normalne domy i mieszkają tutaj ludzie, albo to są hotele, nie wiem. Wyglądają jak zwykłe domy mieszkalne i w ogóle te uliczki tutaj przypominają mi takie uliczki włoskie. I wydaje mi się, że z tego co czytałam kiedyś o Albanii, to ona została kiedyś najechana przez Wenecjan i też właśnie ten taki włoski styl w architekturze to też właśnie wynik tego najazdu, także tutaj pewnie jest podobnie. O,
tutaj macie zamek z trochę innej perspektywy. Czytałam gdzieś, że warto odwiedzić właśnie to muzeum etnograficzne, które jest tutaj właśnie obok zamku, więc idziemy. Koszt 400 leków, ale zapytamy się, czy możemy wejść z tym małym powózem. Włożymy ją do plecaka. W plecaku normalnie ona jest spokojna i zazwyczaj śpi, także może się uda. Tutaj są takie podstawowe informacje na temat właśnie tego muzeum, co tam jest. Takie podstawy. Te mury tutaj w ogóle mają grubość, wyczytaliśmy na tej ulotce przed wejściem, między 60 a 80 cm grubości. I właśnie od razu czuć taki mikroklimat i taki chłód fajny, przyjemny. Patrzcie, jaka czaderska prasa do oliwy. To są takie dwie duże nakrętki, którymi się ściskało tą całość. Tutaj były oliwki, chociaż nawet chyba dalej są. Takie wysuszone. I tutaj sobie spływa oliwa. No ciekawe. Niezły bajer. To mi się podoba, słuchajcie. W ogóle dla mnie to jest szok, żeby zrobić coś takiego z tego. Ale sobie ludzie kiedyś potrafili poradzić, naprawdę. O, to pewnie do wyczesywania. Jesteśmy teraz w łazience. Dosyć głęboka, taka mała wanna czy coś, nie wiem. Gdzie jest ta wanna, tu? Może. W sumie to nie jest podpisane za bardzo. Słuchajcie, doczytaliśmy, to nie toaleta, tylko sauna turecka. Patrzcie, tutaj jest kostium panny młodej, który ma 150 lat. Taki typowy chyba pokój, ale to już pewnie w takich wyższych warstwach społecznych. Jeżeli oglądacie nasze filmy, to kojarzycie baklawę, którą pokazywaliśmy w jednym z nich. I patrzcie, tutaj są formy na baklawę, ale one są naprawdę duże. Nie wiem, jak mam to tutaj porównać, ale... No... Nie, no ale to i tak nie widać tego tak bardzo. Ile ona może mieć? Metr średnicy. Z metr, Paweł mówi, no. Ogromna. My już jesteśmy po zwiedzaniu tego muzeum i w sumie musimy wam powiedzieć, że było naprawdę bardzo ciekawe. W sensie, no, nie ma tam tego jakoś bardzo dużo, ale fajnie to zobaczyć. Więc jeśli lubicie takie rzeczy, to polecamy. My generalnie jakoś nie jesteśmy bardzo tacy muzealni, muzeolubni, ale takie rzeczy lubimy, bo to jest po prostu ciekawe, to pokazuje jakby, no tak jak wyglądało to takie codzienne życie w dawnych czasach, więc to jest naprawdę fajne do tego, żeby zobaczyć. Bardzo fajnie były też przygotowane te pomieszczenia, takie naprawdę kolorowe, malownicze. W ogóle widzieliśmy ten strój pani młodej, ma oryginalny, 150 lat, w stylu tureckim, czy nawet turecki on był. I widać, że też bardzo duże tutaj wpływy były w Albanii, właśnie podejrzewam, że Imperium Osmańskiego i dlatego dużo właśnie mają takie zaleciałości z tamtej kultury. Warto zaznaczyć, że ten dom, w którym znajduje się to muzeum, to był generalnie dom bardziej takich ludzi zamożnych. On był dosyć duży, wiele pomieszczeń, była tam sauna, jak widzieliście, więc no, to byli ewidentnie bogaci ludzie. Na pewno też byłoby ciekawie zobaczyć dom takich biedniejszych warstw społecznych, no ale tutaj akurat na terenie tych ruin jest właśnie tylko taki, który pokazuje ten wystrój domu i styl życia tych bogatszych, no podejrzewam też, że jakby to było bardziej wystawne, jest więcej do pokazania. Dlatego jeżeli interesują Was takie rzeczy, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie w Albanii, przynajmniej tych najbogatszych, no to naprawdę możemy polecić, bo było bardzo ciekawie. Oczywiście tutaj można też wejść do tego zamku, ale w sumie nie wiem, stwierdziliśmy, że chyba sobie odpuścimy już.
idziemy już do busa i patrzcie, co tu się stało w ogóle. Odsunął się cały budynek. Razem z chodnikiem. Słuchajcie, sorry za tą folię, ale no niestety nie wzięliśmy ze sobą swoich woreczków bawełnianych. Ale dosłownie zapłaciliśmy za 2 cebule, 3 papryki i z kilo winogrona zapłaciliśmy 150 leków, czyli trochę ponad euro. 5 euro 20, euro 15. Słuchajcie, tak się śmieję do papa. Teraz akurat weszliśmy w jakiś taki, taką uliczkę wąską. On tak niesie montę, nie, w tym plecaku. A wiecie, tutaj ludzie do psów to tak jak, no szkoda gadać, ale po prostu każdy tak, my idziemy, a zwłaszcza faceci. Psem się, co gościowi jebało. A ja się na nich patrzę i się nie śmieję. No, no dla nich to jest troszeczkę nienormalne, bo wiecie, oni to coś nawet nie za bardzo dobrze traktują te psy, które chodzą po ziemi, a co dopiero, żeby je nosić w plecaku. Przecież myślą, że mają nogi, no nie, ale wiecie, my ją niesiemy, bo ona po prostu nie chce iść, boi się i zapiera się nogami, no więc na siłę jej nie będziemy dużo ciągnąć. Dużo wygodniej po prostu, bo tak jest, bo no, siedzimy, i możemy zwiedzać, ogląda no wszystko. Nie, też się podoba. My jesteśmy już właśnie w drodze do Tirany, ale zatrzymaliśmy się w mieście, które mijaliśmy po drodze, bo Paweł koniecznie chciał już iść do fryzjera, bo trochę zarósł i właśnie przyszedł. Chcesz pokazać, jak wyglądasz? Długiem spoko trafiłem na taki mały zakład, który prowadzi jakiś młody Albańczyk, nie wiem, mógł mieć tak max 25 lat. Szybko poszło, nie wiem, 15 minut mnie nie było. Nie, chyba dłużej. No w sumie oni dosyć dużą wagę przykładają do fryzur, także no troszkę mnie obcina, ale spoko, w cenniku było 300 leków, ale pogadałem z nim chwilę, dałem mu 400 mały napiwek. Zapytałem się też, o co chodzi z miśkami, które tutaj wiszą na budynkach, często na takiej linie zawieszone. One tak wiszą, jak wisielce, zawiązana jest lina naokoło ich szyi. Dokładnie, musimy wam to jeszcze pokazać, tylko jakoś przejeżdżaliśmy do tej pory, nie nagraliśmy tego. I powiedział, że to przynosi dobrobyt, no i podejrzewam, że szczęście. Nie wytłumaczył tego dokładnie, bo bardzo słabo mówi po angielsku i napisał mi to przez tłumacz Google'a. Ale na pewno o to chodzi, także to taki amulet, no, na szczęście tutaj. Wygląda dosyć creepy, no, no ale jak to różnie no, bywa w różnych krajach. Musimy wam to pokazać, a my jedziemy dalej. Dobra, pranie gotowe, mamy tutaj nasz nowy koc, nie poznaliśmy go. Nasz nocleg dzisiejszy, no nie wygląda za ciekawie. Także jest to coś innego i w sumie fajnie, podejrzewam, że do życia jest to dużo lepsze. Tirana próbuje zerwać z taką etykietką postkomunistycznego miasta. Znajomi, których poznaliśmy właśnie w trakcie tej podróży, którzy pochodzą ze Szwajcarii, śmiali się, że widzieli tutaj więcej Słowów niż w Zurichu.